tak wam przemówiło trochę do serca? Myślę, że tak. Coś było. Rozmawialiście o tym później przed nim? Nie. Nie. Każdy za nie mówił z wrażenia, czy nie chcieliście o tym mówić? Nie, nie chcieli o tym mówić. Znali, że mamy ciężkie miecze, musimy bardzo ciężko pracować w tym miecze. Widać było, że tak no zależało wam, to chyba kibice docenią i możesz powiedzieć, że walczyłeś troszeczkę więcej niż w innych meczach, że te derby troszeczkę tak wyzwoliły, dodatkowo coś pozwoliły wykrzesać jakieś dodatkowe siły? Czy... No tak, zawsze jak grasz w derby, to masz doping ze strony kibiców i masz doping ze strony drużyny i znasz, że musisz walczyć i zdobyć 3 punkty w tych derbach. Ale co trener mówił przed meczem, na co was uczulał? Co mówił, że na co powinniście uważać? No on poprosił, żeby gramy w swoją grę. Jak będziemy grać w swoją grę, to będzie zwycięstwo. Ale przed meczem mówiłeś, że nie strzeliliście jeszcze ze stałego fragmentu gry i że czas najwyższy spełniło się. W taki sposób zwycięską bramkę zdobyliście. No tak, to był jak, nie wiem, prorok. Po polsku, nie wiem, tak. Ale dzisiaj zagraliście też taką wzmocnioną, można powiedzieć, defensywą, bo było 3 defensywnych pomocników, z kolei 3 ofensywnych. Tu się no my znali, że Wisła bardzo mocno w środku gra i trener ustawił 3 defensywnych pomocników w środku, żeby było 0 z tyłu i z przodu coś zawsze strzelił. Ale było takich parę sytuacji napiętych na boisku, ale ty trzymałeś się z daleka, chyba pomny tego, co się wydarzyło w drużynie, tak? Poważnie pytam, czy to dlatego? No tak, już jak takie sytuacje, to staram się gdzieś w środku trzymać, nie iść tam, nie rozmawiać z sędziami i pozostało. To jak teraz będziesz świętował? Do domu spokojnie? No tak, teraz do domu, później zobaczymy. Jak dzisiaj świętowałeś? A jak szatni właśnie? No super atmosfera. Pierwsze zwycięstwo u siebie i w derbach. Pierwszy raz od 28 lat wygrałem na własnym stadionie Wisły. Czy wiedzieliście o tym, czy nie? Nie, pierwszy raz widzimy to. Na pewno kibice bardziej docenią. Może być.